Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jak widzicie wysiewamy wapno pod pszenżyto i pod jęczmień ozimy. Tutaj wapno granulowane. Wysiewamy do RCW naszym i jest no z masejem, także otwieramy sobie zasuwę i coś więcej powiemy w ciągniku. Na 40 mamy ustawione dach, gdzieś około 500 kg na hektar, tak wychodzi. Dobra, powinno być dobrze. O, jeszcze trochę. Dobra. Także jedziemy, tutaj mamy w kawałku 4,20, akurat były wsypane 4 worki, trochę zostało z wcześniejszego pola. Dobra, także jedziemy sobie. Szeroko siewka wysiewa, tak jak mniej więcej jak opryskiwacz T21, może trochę nawet więcej. Te granulowane szeroko daje, że nie ma problemu. Jedziemy sobie po ścieżkach. Tutaj rzepak był desykowany, te samosiewy były pryskane, żeby uschły. Prawie wszystko uschło, trochę odbiło gdzie nie gdzie. Nie wiem dlaczego, w sumie tu jest takie ładne, czyste pole. O, widzicie, co się dzieje. Jednak talerzówka trochę skacze. Jest ta nierówność, tego nie było widać, ale teraz jak się potem jeździ, to właśnie widać to, że ona jednak skacze. Nie wiem, może macie jakieś rady, co zrobić, żeby ona nie skakała. No jedziemy sobie 10 na godzinę. Ogólnie nie jeździ, znaczy no jest nierówno, ale są takie miejsca, gdzie jest tak bardzo nierówno. Tak to widzicie, jak to się dzieje. Tak to możemy sobie normalnie jechać, a są takie miejsce, że trzeba zwolnić, bo jest, o, wszystko skacze. I siewka, i ciągnik. Jeździmy 10 na godzinę, bo tego nie powinno być, powinno być równo, ładnie. Nawet musimy zwolnić. Także jakieś, jak macie sposoby, żeby ona nie skakała czy coś, to możecie napisać w komentarzu. To wszystko zależy od miejsca właśnie. Na tym polu, w którym wcześniej chciałem, było równiej. Tu jakoś jest, nie wiem, czy to zależy od głębokości, z jaką mi się pracuje, czy co. Ale w sumie wszystko było na jedno, bo to może trochę głębiej było niż na tym wcześniej. Teraz aktualnie wysiewamy tutaj, na tym kawałku będzie jęczmień ozimy. Tutaj mamy 4,20, a wcześniej wysiewaliśmy tam 4,70 pod pszenżyto. Wysiewamy na tych podziałkach z tego względu, że jak wiecie, u nas te CPK, także może być tak, że za rok już nie będziemy uprawiać części ziemi. No to po prostu niesiemy tego wapna na rok, bo się nie opłaca. A tutaj jest, to jest poza, o, widzicie, to jest poza tą jakby inwestycją i wiemy, że to będziemy, o, jeszcze rady nam wypada, a to wiemy, że jest poza inwestycją i będziemy to uprawiać cały czas, też tutaj sobie wysiewamy, żeby te pH podciągnąć. To pole mamy teraz, będzie czwarty sezon, jak będziemy tutaj uprawiać. No i tak, czwarty, nie, piąty rok już. Był rok mieszanka, potem było dwa razy pszenżyto pod rząd i teraz był rzepak, teraz będzie znowu pszenżyto. No i tu należy jęczmień, przepraszam. Nie, musimy zwolnić. Masakra na tym polu. Nie wiem, czemu jest tak nierówno. Powiem, że w RCW jest napęd od koła, to prędkość jest nieważna. Taki jest tego plus.
Ta działka oddalona jest 7 km od domu. Siew o ziemi zaczniemy w przyszłym tygodniu. Wszystko po rzepaku będzie robione bezorkowo, będę uprawiał grano tym bezorkowcem. No dzisiaj mamy 13 września. Wczoraj mieliśmy kiszonkę. Dzisiaj już robimy inne prace, jak widzicie cały czas coś się robi. No i tak. Jęczmień będziemy jechać po poniedziałek, też to będzie około tam 18, 19, jakoś tak. Zobaczymy w jaki dzień dokładnie. No i potem około 20, 25 przężyto i pszenice. No i tak to u nas wygląda. Ja sobie, widzicie, wysiewam ładnie, to leci szeroko. Na siewce upływa, także jest w porządku. Kiedyś sialiśmy zatorem. Ogólnie siewkę mamy na spółkę z wujkiem. On siał u siebie my zatorem, on siał u siebie Perkinsem. Ale przepukaliśmy, właśnie wymieniliśmy olej, przepukamy cały układ w siewce. I on sobie teraz sieje Fendem, tym co on sługiada kukurydzę, a my to czy Maszajem, czy John Deere'em, to już w sumie jest tam obojętne. Żeby mieć wygodę, żeby nie trzeba było tymi ciągnikami tamtymi siać, tutaj jest wygodniej się jeździ. Sobie trzymam w razie czego, ale tutaj się sekcja blokuje od hydrauliki, ale trzymam w razie czego, bo raz jechałem i się cofła. Także sobie trzymam, tutaj trzymam sobie tak rękę, żeby się cofła, żeby włączyć znowu. No i ja sobie dalej wysiewam. Na razie tyle. I co, nagram wam tutaj może uprawę bezorkową, jak będziemy siać. Jak będziemy siać, znaczy uprawiać pod jęczmień, czy tam pod pszenżyto, czy pod pszenicę, no po rzepaku ogólnie, i coś się wam jeszcze potem nagram. Także na razie dzisiaj tyle i widzimy się w dalszej części. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj, jak widzicie, uprawa bezorkowa. Dzisiaj akurat pod jęczmień zimy masę i grano. Także co, idziemy ciągnika, coś więcej powiem w ciągniku, żeby nie tracić czasu, tylko żeby robota szła. Także jedziemy, piszemy radio. Także tak, dzisiaj mamy 20 września, godzina 10. Ja sobie przyjechałem po 9 uprawiać pod, właśnie pod jęczmień zimy. Dzisiaj mamy środę, ale w tamtym tygodniu, cały tamten tydzień wyjęliśmy obornik i uprawialiśmy pod pszenicę. Mamy już uprawione pod pszenicę 13,5 hektara. Znaczy tyle jest po rzepaku, a reszta będzie po kukurydzy, to trzeba będzie orać. Także ta brania na całość było na 11 hektarów ponad był wywieziony obornik i wszystko zrobione bezorkowo po rzepaku. A tak samo robimy tutaj dzisiaj 20 robimy pod jęczmień, dzisiaj będzie on zasiany. Tata właśnie nam sobie szykuje siewnik, robi próbę kręconą, a ja z rana przyjechałem to uprawić. Wyjdzie ciągnik brudny, bo jak robiłem pod pszenicę w tamtym tygodniu, to było sucho, się strasznie kurzyło. Nie myłem go, bo dopiero go umyję, jak skończymy już całe te uprawy.
a że wczoraj u nas spadło 9 litrów, to dzisiaj jest ładna wielkość, nie kurzy się wcale, ale ciągnik dopiero my jak się odczepi właśnie bezorkowca. Jeszcze zostało nam zrobić tylko tam 4,5 hektara pod Przężyto, ale to już jutro chyba, bo dzisiaj do dalu będzie siał, to muszę przyjechać z nasionami. Ogólnie tutaj mamy kawałek 4,20 ziemek, taka no, czwarta klasa można powiedzieć, ale no w tym roku był duży rzepak, średnio sobie było 4 chyba 300 albo 4400 z tego kawałka. No, nie ma co narzekać. No i jak było wcześniej lata Przężyto, to też sypało tam pod 8 ton, 7,5. A w tym roku zasiejemy do jęczmień, zobaczymy jak się jęczmień uda. No tutaj będzie dołączony właśnie ten kawałek, który na tym tutaj wysiewałem wapno dogranulowane. To był tydzień temu. Wczoraj tata rozciął nawozy. No a dzisiaj robimy to bezorkowo. Robimy sobie na głębokość jakieś 23 cm, 22 cm, tak jest ustawiony właśnie bezorkowiec. Robiliśmy wcześniej na 25 cm, na tam u nas na blisko domu, ale masę nie dawał rady. A czy dawał radę, ale tak musiałem jeździć wolniejszym półbiegiem, tak to sobie jeżdżę tak 9,5, 9,8 na godzinę. Zależy jakie obroty dam, ale jak to jedziemy 8,5, to troszkę przywolno, a pod zboże nie wiem czy jest sens tak ryć głęboko. Po drzewach to jeszcze może tak, ale pod zboże to te 22 cm myślę, że wystarczą. A no, widzicie, na te 22 to teraz o, mamy 1650 obrotów, 10 na godzinę i daję sobie masę i radę. No jak zrobiłem te 13 hektarów, to spalanie mi wyszło też tak średnio, to było gdzieś na 22 cm, bo to na początku było trochę za płytko, potem zgłębiliśmy na 25, potem znów troszkę przyspóźniliśmy, to średnie spalanie wyszło gdzieś 11, tutaj pokazał komputer 10,8 litra. Także no, oszczędniej niż w pługu. No i nie ma sensu tego robić, zobaczcie co tu jest tych resztek. Jak to przerobimy, to prawie nic nie ma. Rzepak był opryskany, także jest gdzie łyse pole. No trochę podbijał, bo on po pryskaniu jeszcze nowy wszedł i urósł. Ale nie ma tego dużo, agregat to ładnie niszczy, miesza. Także jest czarne pole. I mimo, że mamy ten agregat, wiecie, u nas jest uprawa osiewna, jest no... To jest zwykły agregat, a siewnik stopkowy, agregat nie jest talerzowy, tylko zwykłe zęby. Ale już w tamtym roku robiliśmy nawet gruberem, zwykłym jeszcze unią, co mieliśmy, to też się nie pchało, także będzie w porządku. I tak to wygląda. Fajnie, że jest wilgoć, jak się nie kurzy, ładnie to wygląda pole w ogóle po tej robocie. No jak mówię, tutaj 4,20 będzie jęczmień. Zobaczymy jak to wyjdzie. W tym roku na jęczmień dają tam ponad 8 ton, 8,5 może, 8,300 gdzieś tak. To też fajnie. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Co do odmiany i normy wysiewu to wam powiem później, bo jak tutaj skończę robić, to przyjedzie sieć, to ja muszę przyjechać tak Lublinem z nasionami, bo nam się nie zmieści to w skrzynie, a mamy z centrali, także w workach jest to Lublinem, podjadę tutaj iść, żeby mu te nasiona dowieść. No pole gdzieś 7 km od domu, jedno z najdalszych, no ale tak pasuje, żeby to pójść jęczmień. Fajnie wał to, fajnie ten wał robi robotę deszkowy. Ładnie jest po nim równiutko, ładnie zagęszcza tą ziemię. Agregat, powiem wam, że porównując go z gruberem, to jest przepaść, to robiliśmy gruberem. Teraz robiłem tam u nas koło domu, na takich polach koło rowu, tam jest taka glina. Jak kiedyś kopalnie rów to ją wywalili, no i
jak się robiło, to było zjeżdżone, to podorywkowy nie było szans, żeby on tam wszedł, skrobał po wierzchu, a ten jak, mimo że twardo skały się rwały, to on wchodził i aż masę jej przystawał. O, widzicie, zapchał się nam wał. Zobaczymy. Zawsze sobie robimy tak do tyłu. Sobie o, tak. O, już wał chodzi. Czasami wpadnie jakiś kamień albo coś się przyblokuje na skrobaku. No ale jak sobie widzicie do tyłu, to ten kamień wypada samodzielnie. Czasami trzeba wyjść, wybić go młotkiem. No jak mówiłem, że właśnie ten bezorykowiec, a agregat podorykowy to jest przepaść. Jak w tą glinę zaczął wchodzić, to się skały takie rwały, no takie. Jak jakieś, jak pół, jak wiadro, nie glina, jak wiadro to nie, ale takie jak piłka czasami były. Wał to rozgniótł, ale no masę aż stawał w miejscu, a on nie ma szans, żeby wyszedł. Zagłębia się i wchodzi. Lepiej niż głębosz prawie, że. Tylko że no, żeby go wpuścić na 30, no to trzeba mieć 200 koni. Tutaj Masaja mamy 170, no i jak mówię, na 25 to już miał co robić w nim naprawdę. Na cieńszej ziemi trzeba było redukować pół bieg do dołu, bo po prostu nie dawał rady. A te 200 koni myślę, że już by dało radę. Zobaczymy jak co wyniknie u nas z tym lotniskiem, jak będziemy jeszcze mieliśmy ziemię, to będziemy chcieli Masaja trochę szlipować. Tutaj ma 170, to ma te 190 do 200 koni. Zobaczymy, czy to zmieni, czy zrobi dużą różnicę. No i widzicie, agregat ładnie miesza to wszystko. Też zagarniają te bruzdy, jest ładne pole, równiutkie jak stół. Tylko wyjeżdżać, siać. Właśnie czekamy, żeby to trochę obeschło, żeby nie było, żeby się lekko kurzyło, żeby ta wierzchnia warstwa obeschła. Mamy się ładną pogodę, ciepło, słoneczko. Mamy ile? 20 stopni na razie pokazuje. No a czekamy, gdzieś jest 10, albo jakieś myślę 11, 11.30 już to zrobię. No damy do 11, może zobaczymy już. Sprawie, zaraz będzie pół pola. No i jak to zrobię, to gdzieś około 12 myślę, że przyjedziemy siać tutaj, tyle sobie fajnie obecnie, będzie się ładnie siało. No i powiem wam, że ten bezorkowiec to był naprawdę dobry zakup. Dochaliśmy się trochę, czy jest sens to kupować, ale teraz to widać, że to robi robotę swoją. I mimo, że polski, może nie jakiś Horsz, wiecie, to on kosztuje pół tego, co Horsz, ale robotę swoją też robi. No tutaj nie ma co się zepsuć, w sumie rama jest masywna, także nie powinno nic pękać ani nic, no już przerobił. Może na razie niedużo, gdzieś 20 hektarów, no i się nic nie dzieje. Jak ze przerobi ze 300, to ma dość mówić, ale u nas ile on zrobi? 30 w roku max, 30-40 może. Jakbyśmy siali kukurydzę bezorkowo, to wtedy tyle. Tak to no to... Czemu nie zrobi 100 hektarów przez sezon. No i naprawdę fajne jest to spalanie. Jest dużo mniejsze niż pługu. Szybciej robota idzie. Tutaj pokazywało mi właśnie też na komputerze na godzinę 2-3 hektara. No to pół hektara nawet więcej, 7 hektarów więcej niż pługu na godzinę. Także no to widać już na polu, że ubywa tego areału. No, ale dziury po talerzówce, widzicie jak się na nich skacze. Nie wiem, może coś doradźcie, co tu zrobić z tą talerzówką. No będziemy dzwonić do Granu, żeby coś z tym zrobili, bo tyle pieniędzy, a pole jest no nierówne. Nie jest to tak, jakbyśmy chcieli. Zobaczymy. Myśleliśmy może, żeby dorobić, albo żeby oni dosłali te boczne kółka, co są z przodu, żeby to nie skakało. Nie wiem, będziemy dzwonić, żeby coś z tym zrobili. Zobaczymy jak to się potoczy dalej. No ale efekt tej talerzówki, jednak bezorkowiec, po nim jest równiutko, bo talerzówka zaczyna skakać, nie wiem co się dzieje.
macie takie przypadki, to możecie dać znać, co to może być. Zale, są takie miejsca, że jest, no, że idzie ładnie ona, jest to, a są takie miejsca, że zaczyna skakać i trzeba się prawie do zera zatrzymać, żeby się uspokoiła. No to jest denerwujące, no bo przędza 80 prawie tysięcy. No, no 60 parę netto, 65 netto chyba. No i takie coś, żeby się działo, no to jest, nie powinno tak być. No ale to w saleczówce o innym, w innej firmie, może nagram jakiś osobny. No a na razie tyle, ja sobie dalej tutaj działam i widzimy się później, jak już będziemy pewnie siać, albo gdzieś pod koniec pola jeszcze może się z wami spróbować. Także jak widzicie, jesteśmy już na polu, tata sieje, mamy godzinę 12. Tak to wygląda. Ja tu jestem z nasionami Lublinem. Sieję bez żadnego bała, ani kultywatora z przodu, bo jest miękko i tak. Tak to wygląda po siebie. Ładnie dychane. Odmiana, jaką siejemy, to jest KWS Morris. To jest hybryda. No, widzicie, są ziarka gdzieś. No, na głębokość. Nie wiem, paru. No, nie wiem ile, bo tu jest tak trochę nierówno. Tak to wygląda. Tak z 4 cm może? Nie, może nawet nie ma. Ze 3. Tutaj się nie zagarnęło trochę. Zagarniemy. No zaraz zobaczymy sobie. Kopiemy ziarko, jest. No, ze 3 cm. 3, może 4 w porywach. Ziemi ładna wilgoć, także będzie sobie fajnie wschodził. Ciepło dzisiaj, fajna pogoda. Zaraz pójdę, wam pokażę worki z nasionami, bo mamy. O, tutaj są. Teraz weźmiemy sobie. Ojejku. Tabliczkę. O, jest tutaj. Nagram może do góry nogami, ale będziecie widzieć. Bo jak mówiłem, KWS Morris. Może. Czystość 99,8, zdolność kiełkowania 98 i masa 1000 nasion 47,7. Jest to hybryda sześciorzędowa. Wysiewamy go, no wzięliśmy tutaj, mamy 4,20, wzięliśmy 550 kg. Niby wychodzi, że do 130 kg jest na hektar, ale ustawiliśmy siewnik, chyba tutaj mówił, że na 117, żeby, no wiecie, może trochę siewnik oszukać. To na 117 kg jest ustawiony, żeby tak to około 120 może wysiać, żeby nie brakło, a żeby trochę zostały, to będzie na przyszły rok. A i tak go starczy, w tamtym roku mieliśmy tego Jakubusa, też był siany 130 i był taki gęsty, że aż może trochę za gęsty. No w tym roku dosiemy 120, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, ja sobie czekam na polu, to zasieję. Już mamy gdzieś około 1,5 hektara zasiane. Także ja sobie czekam na polu, tata sieje, tylko pomagam mu potem załadować i może jeszcze później się coś z wami połączę.